Witam. Czy można dotrzymywać przyrzeczeń? Oczywiście, że można. Nasza polska kultura ma nawet taką postać, o której mówiono zawsze, że dotrzymywała przyrzeczeń. To Zawisza Czarna. Jest nawet takie przysłowie. Polega jak na Zawiszy. W Gołubacu, u zboczu góry, jest taki mały jar, gdzie jest źródło imienia Zawiszy. Jest tam również tablica w języku polskim i serbskim, mówiąca o tym polskim wojowniku. Gołubac to taka mała mieścina, 2000 mieszkańców, w tej części Dunaju, czy przy tej części Dunaju, gdzie Dunaj ma ponad 6 km szerokości. Serbowie mówią, owo jest serbskie morze, to jest serbskie morze. Kiedy przechadzasz się bulwarem, widzisz piękną, szeroką rzekę, wygląda to jak jezioro albo małe morze, a po drugiej stronie góry Rumunii. A u burmistrza na ścianie wisi nawet mapa Polski z zaznaczoną Poddębicą, bo Poddębica jest miastem partnerskim Gołubaca. Zawisza Czarny, dotrzymując przyrzeczenia, które dał Zygmuntowi Luksemburczykowi, stracił życie. Tak ważne było dla niego honorowe dotrzymywanie przyrzeczeń. Ale nam nie o takie przyrzeczenia tutaj chodzi, które mają cię doprowadzić do klęski i straty. Chodzi nam o takie postanowienia, które będą cię budować, które spowodują, że odniesiesz sukces. O tym przeczytasz w e-booku. Przy rzeczeniach, przy postanowieniach istotna jest jakość tego postanowienia. Jeśli powiesz, postanawiam oddychać, to raczej nie będziesz mieć kłopotów z dotrzymaniem takiego postanowienia. Jeżeli powiesz, będę się uśmiechał, to też będzie to łatwe. Ale są takie postanowienia, które wymagają od ciebie zmiany nawyku. A zmiana nawyku jest trudna. Jeśli chcesz zmienić nawyk, musisz coś na temat nawyku wiedzieć. Czy jesteś zdania, że możesz zmienić swoje nawyki, nie wiedząc nic o krzywej uczenia się, o krzywej zapominania, o regułach uczenia, które odkrył Ebbinghaus? O tym możesz przeczytać w e-booku. Zmieniając nawyki, możesz zastosować jedną ze znanych technik. Na przykład technikę Warto, technikę SMACS, techniką SMART, techniką pytań na W, piramidę Laswella. One pomagają nam bardzo przy zmianie nawyku. Ale również istotne jest to, żebyś nauczył się w odpowiedni sposób marzyć. Tak zwane marzenia rozsądne. Przeczytasz o nich w e-booku. Co to są marzenia rozsądne? Możesz marzyć, że jesteś szejkiem arabskim. Prawdopodobnie takie marzenie ci się nie spełni. Ale możesz marzyć, że jesteś bogaty jak szejk arabski. I to marzenie masz szansę zrealizować. O tym, w jaki sposób rozsądnie marzyć, przeczytasz również w e-booku. Dla wielu ludzi bardzo istotnym momentem, kiedy jakiekolwiek postanowienie podejmują, jest początek. Na przykład nowy rok. Czy nowy rok ma jakieś znaczenie? Symboliczne tak, astronomiczne prawie żadne. Obrót Ziemi dookoła własnej osi, czyli przejście pomiędzy 31 grudnia a 1 stycznia, nie mówi o niczym. Ważniejszy jest obrót Ziemi dookoła Słońca, który trwa, jak wiemy, 365 dni, przecinek 2564 tysięcy. No, 25 to jasne, 1/4, więc to 4 lata prawie rok przestępny. Ale co powoduje te 64, które tam jeszcze jest na końcu? Można by powiedzieć nic, a jednak co 134 lata mamy dodatkowy dzień. I to spowodowało, że w XVI wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim a rzeczywistym czasem wynosiła już 10 dni. Dlatego papież Grzegorz 5 października 1582 roku wprowadził kalendarz gregoriański. Następnym dniem po 5 października był 15 października 1582. Co się wówczas zaczęło dziać w Europie? Wiele różnych ciekawych rzeczy. O tym też przeczytasz. Jeśli chcesz dokonać zmian, jeśli chcesz dotrzymywać postanowień, jeśli chcesz robić to ekonomicznie, znając reguły uczenia się, znając reguły potrzebne do zrealizowania, znając techniki, które pomagają dokonać zmian, przeczytaj ten e-book. Zapraszam serdecznie. Doktor Andrzej.